Kolejna moja ucieczka z Warszawy, by nagrać film we współpracy z Xiaomi. Powiedzieli: Maciek, wyjedź gdzieś, korzystaj ze słońca. Dali mi do tego Mi 8 Lite, przedni aparat 24 megapiksele, tylni podwójny aparat 12 plus 5 megapikseli, 8-rdzeniowy procesor, wykrywanie scen i tryb portretu. Pojechałem do Torunia, miałem sentyment do tego miasta, ponieważ kiedyś leżałem w szpitalu w Ciechocinku i w weekendy przyjeżdżałem do Torunia, aby stawiać pierwsze kroki w przygodzie z fotografią. Gdy tylko wjechałem do Kujawsko-Pomorskiego, zostawiłem ze sobą pochmurne niebo. Dzisiaj słońce jest moim najlepszym przyjacielem. Pójdę w stronę Wisły i będę atakował miasto od tamtej strony, by cały Toruń mieć ładnie oświetlony. Dobra, już, cięcie. Zaszedłem przy okazji na rynek i to miejsce tutaj, drzewa na tle murowanego kościoła, wyglądają fantastycznie. Ta siedząca pani jeszcze dodała taki fajny element, taka wisienka na torcie. Niezależnie w jakim mieście, Wisła w środku tygodnia jest bardzo ciekawym miejscem i elementy takie jak ten rowerzysta dodają takich szczegółów, wisienek na torcie. To co ja lubię w swoich zdjęciach. Swoją drogą widok tych wszystkich ludzi sprawił, że mam ochotę wsiąść na rower. Ostatni raz byłem tu 2 lata temu i nadal pamiętam swój kod do rowerów miejskich, ale niestety je zlikwidowano. Muszę znaleźć jakąś wypożyczalnię rowerów. Dziękujemy, my jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni. Słyszałem, że tutaj mogę wypożyczyć rower. Tak, a kiedy i na jak długo? I to jest Danka, nie przeszkadza. Nie mam z tym problemu. Mimo, że dali mi rower dla bab, to czułem się jak w swoim żywiole. Spójrzcie na ten budynek więzienia, przytłacza. Obok była jakaś ceremonia, ale to co zwróciło moją uwagę to industrialna wieża w połączeniu z średniowieczną architekturą. Centrum Kultury Współczesnej. To było dobre miejsce, by wypróbować tryb portretów. Jeśli używacie lustrzanki, to efekt rozmazanego tła można uzyskać przez szeroko otwartą przesłonę. Tutaj ten efekt jest nakładany za pomocą oprogramowania. To, o czym wiele osób zapomina i o czym ja sam często zapominam, robiąc zdjęcia ludziom. Nawet jeśli tło jest rozmazane, trzeba zwrócić uwagę, by nic modelce nie wystawało zza głowy. To jest dom Mikołaja Kopernika, w którym urodził się Mikołaj Kopernik. Co zabawne, zrobił to na własnej ulicy imienia Mikołaja Kopernika. Spójrzcie na to światło na tej ulicy. Żeby wszystkie moje zdjęcia nie wyglądały tak jak z pocztówek, postanowiłem wyjechać ze Starego Miasta na osiedla mieszkalne. Podobała mi się tam ta architektura, lubiłem robić zdjęcia detali. Do tego budynku można było wejść. Takie miejsca przerażają, ale niekiedy można znaleźć tak śliczne kadry. Codzienne elementy krajobrazu miejskiego, takie jak tramwaje czy ścieżki rowerowe, mogą być ciekawym elementem zdjęć, mimo że na co dzień nie zwracamy na nie uwagi. Bliskie spotkania trzeciego stopnia, ale tramwaj wyszedł majestatycznie na tym zdjęciu. Serio? To jest rower mojej mamy. Zabrała moja babcia. W takim jeździła, a teraz moja mama jeździ. To będzie na vlogu? Tak. Chcecie być we vlogu? Tak. Jasne, dobra. Jak poniedziałek zawsze jest poniedziałek, to po jesieni zawsze jest zima. No. To jest minus, ale plusem są zachody słońca. O, mega, akurat ktoś przyjeżdżał. Dobrze. Oj, tak. Teraz trochę widać, jak to fajnie wygląda. Oho. A z góry ta panorama miasta jest cała nad mostem. O. I naprawdę można bardzo fajne zdjęcie zrobić. W razie czego odpalimy drona. Dzień dobry, moje uszanowanie. Dzień dobry. Wejdź na górę. Nie, jest ogólnie zakaz od 2 lat. Od samego wchodzenia tutaj? Tak. Szkoda, szkoda. Dobra, to odpalimy drona. Rozstaliśmy się już z chłopakami i przy okazji zaszło słońce, dlatego pokażę wam jeszcze jedną fajną sztuczkę związaną z fotografią. Znajdź jakąś ruchliwą ulicę. Ustaw swój aparat na statywie. Włącz tryb manualny. Ustawiamy na długi czas naświetlania, na przykład 1 sekunda. I mimo wszystkiego, co tutaj powiedziałem, nie powinniście żadnego filmu o fotografii, żadnej inspiracji, żadnego poradnika traktować jak Biblię. Moja znajoma, która uczyła mnie tańca na longboardzie, powiedziała, że nie muszę stawiać tak kroków, jak mówią mi inni, ponieważ tak właśnie tworzę swój własny styl. I tą zasadę można przełożyć na każdą inną kreatywną dziedzinę. Nieważne, czy mówimy o fotografii, o tańcu na longboardzie, czy
o tworzeniu filmów. Nikt nie będzie oryginalny, jeśli wszyscy będą się stosować do tych samych zasad. Musisz nauczyć się je łamać i odkryć swój własny talent.